Witam bardzo serdecznie wszystkich moich pacjentów. Dziś ćwiczenia mam przygotowane specjalnie dla Was. Nie będziemy się teraz mogli razem spotykać, razem ćwiczyć, więc te ćwiczenia, które pokażę, chciałabym, żebyście sobie wykonywali sami bądź z pomocą rodziców każdego dnia. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy ćwiczenia. Usiądziemy na krześle, weźmiemy piłkę, będziemy ją trzymać oburącz, nogi w lekkim rozkroku, plecki prosto, wygodne krzesło i trzymając piłkę oburącz będziemy sobie przenosić. Raz na prawo, raz na lewo. Przenosimy piłeczkę, trzymając oburącz. Wykonajmy sobie 10 razy takie ćwiczenie. Policzmy sobie głośno. Świetnie. Teraz spróbujmy wykonać następne ćwiczenie. 5 kółeczek w jedną stronę. Piłeczką pracujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięknie wykonane ćwiczenia. Nóżki cały czas równiutko, plecki prościutko. Teraz będziemy sobie wypychać piłeczkę. Tutaj z klatki piersiowej mocno do przodu i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jeszcze raz. 10. Pięknie wykonaliśmy to ćwiczenie. Świetnie Wam poszło. A teraz spróbujmy. Raz do jednej nóżki, raz do drugiej nóżki. Piłeczka będzie dotykać. Raz jedna, raz druga. Podnosimy nóżkę zgiętą w kolanie. Jedną na przemian i drugą. Spróbujmy 10 razy. Raz, dwa, trzy. Obie rączki trzymają. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Myślę, że poszło znakomicie. Fajnie nam to ćwiczenie wyszło. Spróbujemy jeszcze raz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Piłeczkę na chwilę odłóżmy. I ona na nas tutaj czeka. Kładziemy sobie rączki na uda i prostujemy teraz kolanka. Raz jedna, raz druga nóżka. Staram się wyprostować w kolanku. I też sobie policzmy, tak żeby wykonać 10 razy jedną nóżką taki wyprost w kolanku i 10 razy drugą nóżką. O właśnie, prostujemy. Plecki staram się utrzymać prosto. A kolanko raz jedno idzie do wyprostu. Raz, drugie. Świetnie. Bardzo ładnie. Dobrze. Wykonaliśmy to ćwiczenie znakomicie. Teraz spróbujmy. Trzymamy się z tyłu krzesełka. Spróbujemy sobie pomalutku wstać. Wstajemy. Plecki prosto. I próbujemy powolutku sobie usiąść. I siadamy. Jeżeli sobie świetnie radzimy samemu wykonać to ćwiczenie, sami sobie świetnie dajemy radę, to dalej próbujemy wykonać jeszcze raz to ćwiczenie. Natomiast jeżeli nam jest trudno albo mamy jakąś obawę, żeby się nie przewrócić, możemy sobie tutaj poprosić mamę albo tatę, żeby stanęli przed nami i żebyśmy podali im ręce i przy pomocy tutaj rodziców próbujemy sobie wstać i usiąść albo samemu. Wtedy sobie trzymajmy tam z tyłu krzesełko, żeby być pewnym, że nam nigdzie tam nie odjedzie. O właśnie. Albo trzymamy mamę lub tatę i oni nam świetnie pomagają wykonać to ćwiczenie. O właśnie. Jeszcze dwa razy spróbujmy.
Świetnie, mam idzie nóżki w lekkim rozkroku. I jeszcze raz. O, właśnie. Pięknie. Dobrze. Teraz sobie weźmiemy krzesełko, tak ustawimy. O, tak ustawimy. Pokażę Wam to ćwiczenie bokiem. Staniemy sobie w lekkim rozkroku, złapiemy krzesełko, albo będziemy trzymać mamę lub tatę i próbujemy sobie pracować taki wymach nogi do tyłu. Raz jedna, raz druga. Nóżka idzie nam w tył. O, właśnie. I też 10 razy jedną, 10 razy drugą. Plecki prosto, nie pochylamy się. Pracujemy sobie na zmianę nóżkami do tyłu. Pięknie. Jeszcze chwilkę popracujmy. Tak, pięknie. Dobrze, teraz pokażę Wam następne ćwiczenie. Kiedy mamy krzesełko przed sobą, bądź trzymamy znów mamę albo tatę i próbujemy nóżkę dać w bok. Raz w bok, jeden, raz drugi. Raz w prawo, raz w lewo. Trzymamy się mocno, tak żeby się czuć pewny. O, i raz jedna, raz druga nóżka. Pięknie nam pracuje do boku. Świetnie, brawo, jeszcze troszeczkę. Jeszcze popróbujmy wykonywać to ćwiczenie. Świetnie nam idzie. O, właśnie. Teraz następne ćwiczenie. Pokażę Wam to ćwiczenie znów bokiem. Znów albo trzymamy mamę i tatę, albo krzesełko, tak? Pewnie się trzymamy i próbujemy sobie stanąć na paluszki. Zobaczcie, wspinam się wysoko, jak najwyżej. O, właśnie. I 10 razy mocno w górę. Tak, pięknie do góry podciągamy. O, właśnie, stajemy na paluszkach. Pięknie. O, właśnie. Świetnie. Teraz spróbujmy. Ta sama pozycja, też zaczynamy w ten sam sposób. I podciągamy sobie kolanka do góry. Raz jedno kolanko do góry, raz drugie. Raz jedno, raz drugie. Zobaczcie, jak pięknie Wam wychodzi to ćwiczenie. Jak świetnie sobie radzicie. Jeszcze troszkę, takie silne nóżki mamy. Podciągamy do góry. Raz jedno kolanko, raz drugie. Jeszcze troszeczkę. Plecki trzymajcie prosto. Policzcie sobie 10 razy. Podnosimy nóżkę jedną i nóżkę drugą. O, pięknie. Dobrze. Ćwiczenia z krzesełkiem poszło nam fantastycznie. Spróbujmy teraz zrobić ćwiczenia na leżąco. Ustawiamy sobie matę. Pięknie. Piłeczka nam również będzie potrzebna przy tych ćwiczeniach. Kładziemy się na plecy. Przechodzimy sobie do leżenia tyłem. O, właśnie. Wygodnie się kładziemy na materacyku albo na jakimś kocyku wygodnym. Nóżki mamy zgięte w kolanach. Leżymy wygodnie. Zabieramy ze sobą piłeczkę. I do piłeczki podciągamy kolanka. Raz jedno, raz drugie kolanko. Trzymamy sami piłeczkę. Pięknie i podciągamy kolanka zgięte. Raz jedną nóżkę, raz drugą. Zobaczcie, jak pięknie wychodzi to ćwiczenie. Jak super sobie radzicie. Jeszcze troszkę. Podciągamy. Teraz spróbujcie tylko jedną nóżką. Następne ćwiczenie, zobaczcie. Piłeczkę znów trzymam w ten sam sposób. Możemy sobie trzymać sami piłeczkę, a może nam trzymać mama bądź tata. I tylko jedną nóżką prostuję. Ze zgiętej nóżki do wyprostowanej. Spróbujmy 10 razy wykonać na jedną nogę to ćwiczenie. Pięknie. O, właśnie. Dobrze, teraz druga nóżka.
faktycznie wykonujemy ćwiczenie. Świetnie nam idzie. O właśnie. I też mamy 10 razy. Piękne ćwiczenie nam weszło. Następnym ćwiczeniem jest przekładanie piłeczki z jednej strony na drugą. Zobaczcie, trzymam ją oburącz. Kolanka mam lekko zgięte, stopy przylegają do podłoża i powolutku sobie przenoszę piłeczkę. Raz na prawo, raz na lewo. Powolutku głowa nam się skręca, idzie w kierunku tam, gdzie piłeczka. O, pięknie. Jeszcze dwa razy. Świetnie. Następne ćwiczenie. Układamy piłeczkę między kolanka. Ręce bierzemy wzdłuż tułowia i ściskamy piłeczkę. Jeżeli nie macie piłki, możecie sobie wziąć na przykład poduszkę czy jakiś kocyk zwinąć i próbować ściskać kolankami. O, pięknie. Też sobie policzcie. Starajcie się wykonać 10 razy ćwiczenie. O, świetnie. Piłeczkę sobie odłożymy. Zobaczcie. Jedną nogę prostuję w kolanku, drugą mam zgiętą i ta nóżka, która jest prosta, powolutku ją sobie przesuwam w bok i wracam. Przesuwam i wracam. O, właśnie. W bok i wracam. Takie wahadełko sobie wykonujemy. Ręce mamy wzdłuż tułowia, albo lekko sobie tutaj na biodrach trzymamy i pracujemy nóżką 10 razy w bok i wracamy. O, pięknie. Dobrze. Teraz drugą nóżką wykonajmy to samo ćwiczenie. Też pracujemy w bok. Przenosimy sobie nóżkę w bok. A druga jest zgięta. Zobaczcie, jak świetnie wychodzi nam to ćwiczenie. Teraz przejdziemy sobie do ćwiczeń, przechodząc sobie do klęku podpartego. Ustawię sobie matę tak, żebyście mnie widzieli. O, w klęku podpartym wygodnie rączkami się podpieramy. Zwracamy uwagę, żeby pod ramieniem był łokieć i nadgarstek jednej, jak i drugiej ręki. I teraz sobie pracujemy tak, żeby tutaj też między nogami była lekki odstęp, lekki rozkrok i będziemy sobie prostować nóżkę w kolanie. Raz jedna, raz druga, raz jedna, raz druga. Podciągamy pięknie i jedną, i drugą nóżkę. Nawet możemy sobie tak zrobić, żeby chociaż na 2 sekundki przytrzymać w górze i dopiero wykonać zmiany. Przytrzymujemy. Świetnie. I zmiany. I też postarajmy się tak, żeby wykonać 10 razy na jedną i 10 razy na drugą. O, pięknie. Świetnie. Teraz popracujmy rączkami. Raz jedna, raz druga ręka. Zobaczcie, idzie przodem w górę, wyprostowana w łokciu. Patrzymy sobie w dół i raz jedną, raz drugą rączkę podciągamy. Mocno unosimy. Pięknie. I też po 10 razy. Na jedną. I to samo na drugą rękę podciągamy. Pięknie. Dobrze, pięknie nam wyszło ćwiczenie. Teraz sobie przejdziemy do ćwiczenia, które będziemy wykonywać w leżeniu na brzuszku.
wkładam sobie karymatkę. O, i kocyk. Kładziemy się na brzuszku, nogi równo, pięknie, ręce pod brodę i zginamy sobie nogi w kolanach, dociągając piętę raz jedną, raz drugą w kierunku pośladka i raz jedna, raz druga nóżka. O właśnie, pięknie ćwiczycie. Jeszcze chwilkę. O, świetnie. Teraz spróbujcie obie zgiąć i obie wyprostować. Zginam, prostuję. Zginam, prostuję. I znów zginam. Zobaczcie, jak pięknie. Do pełnego zgięcia i do wyprostu. I zginam. I prostuję. I zginam. I prostuję. I jeszcze troszeczkę. I zginam. I prostuję. Teraz możecie poprosić mamę bądź tatę, żeby wam ułożył piłeczkę między stopy. Jak będziemy trzymać między stópkami piłeczkę, to spróbujmy podciągać, znowu zginać nóżki w kolanach, ale z piłeczką. Niech ta piłka z nami jeszcze poćwiczy. I tak jak nie mamy tej piłki, to oczywiście poduchę możemy jakąś sobie wziąć i trzymając tą poduchę, o właśnie, zginamy nóżki w kolanach. Pięknie, dobrze. Zabieramy piłeczkę, odkładamy ją na bok, a podnosimy, zobaczcie, nóżki proste w kolanach. Raz jedną, raz drugą do góry. I też starajmy się wykonać 10 razy, raz jedną, raz drugą nogę. O, pięknie. Jeszcze troszeczkę. Pociągnijmy, popracujmy. Pięknie. O, właśnie. Dobrze. Teraz ćwiczenie, które nam jeszcze zostanie, to spróbujemy wykonać sobie w siadzie. Przechodzimy sobie do siadu prostego. Zabieramy ze sobą piłeczkę. W siadzie prostym wykonamy ćwiczenia, mając piłeczkę cały czas ze sobą. Trzymamy ją oburącz, na udach, piłeczkę bądź poduchę i pracujemy stópkami. Plecki mamy prosto, a zobaczcie, nogi pracują razem, stopy pracują razem w dół i do góry. I znowu w dół i w górę. Raz i dwa. I spróbujcie sobie mocno popracować stópkami. O właśnie, pięknie. Spróbujemy wykonać na przemian, czyli raz jedna w dół, raz druga, raz jedna, raz druga. Próbujemy na przemian. O właśnie, pięknie stópki pracują, ale również całe nasze nogi są przy tym ćwiczeniu pięknie zaangażowane. O właśnie, zatrzymajmy się. Następne ćwiczenie, już teraz z piłeczką. Przesuwam, tocząc piłeczkę do przodu w kierunku paluszków i stopniowo, powolutku wracam plecki proste. I jeszcze raz, toczymy piłeczkę w kierunku stóp i wracamy stopniowo, powolutku. Jeszcze raz, toczymy i wracamy. Pięknie. I jeszcze raz. I wracamy. Teraz raz jedna strona, teraz druga. Zobaczcie, przenoszę piłeczkę, trzymam obiema rączkami i raz w jedną, raz w drugą stronę. O właśnie, pięknie sobie przenoszę. O właśnie, tak.
I ostatnie nasze ćwiczenie, które chciałabym Wam pokazać, to układamy nóżki w rozkroku. Mamy rozkrok, piłeczka idzie po środku i teraz toczymy ją mocno do przodu i wracamy. Później staramy się ułożyć na jednej nodze piłkę i po tej nóżce powolutku ją potoczyć. Wrócić w ten sam sposób, przełożyć piłeczkę na drugą nogę i też powolutku wykonać sobie toczenie piłeczki. O właśnie. Spróbujmy jeszcze raz. Najpierw piłeczka po środku i toczymy jak najdalej do przodu i wracamy. O właśnie. I teraz na jedną nogę. O właśnie. Tak jest. Jeśli na przykład nie mamy piłeczki, poduszkę, wiadomo, trudno nam jest toczyć w ten sposób, to możemy, słuchajcie, sobie wziąć na przykład nawet rolkę papieru i potoczyć sobie, tak? Albo z piłeczką, albo z jakimś wałeczkiem miękkim. Tak, pięknie toczymy. A jeśli nie mamy nawet ani piłeczki, ani innych takich elementów, z którymi moglibyśmy z takim przyborem sobie poćwiczyć, to zobaczcie, skradam się, idę rączkami do przodu i teraz tak samo po nóżce, powolutku do przodu i wracam. Tak samo na drugą nóżkę. O właśnie. I tak zakończyliśmy nasze ćwiczenia. Świetnie, skończyliśmy ćwiczenia, fantastycznie poćwiczyliście i nóżki, i rączki, całe ciało Wasze się bardzo fajnie rozgrzało. Trochę ćwiczyliście sami, trochę z mamą albo z tatą, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, ale póki musimy zostać w domku, to ćwiczcie codziennie. Starajcie się codziennie ćwiczyć. Jak się spotkamy, myślę, że mi pokażecie, jak sobie świetnie radziliście. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i do zobaczenia jak najszybciej. Trzymajcie się. Pa, pa.